God bless you. Are you ready for the third part, the second part? Jesteście gotowi na drugą część? Amen. Amen. So what Abraham said that the favorite song of the angel was Only Believe. Brat Abraham powiedział, że ulubioną pieśnią aniołów było Tylko Mu Wierz. So we believe Brat Abraham in everything. Wierzymy bratu Abrahamowi we wszystkim. I'm not responsible of any message. Nie jestem odpowiedzialny za jakieś poselstwo. I'm here only to repeat what Brat Abraham said. Jestem tutaj po to, aby powtarzać, co Brat Abraham powiedział. Even I don't understand it myself. Nawet jeśli byście mnie nie zrozumieli, czy ja nie rozumiem sam. I just repeat exactly what he said. Dokładnie powtarzam, co on powiedział. That the reason we are giving quotes, so if you get it, brother, just put it in the wall so people can see. Dlatego te cytaty pokazuję na ścianie, aby ludzie mogli widzieć. Yeah, because we are talking about the third pool. Dlatego, że mówimy o trzecim pociągnięciu. It's not about using your brain to understand the message. Jest to nie używanie twojego umysłu, aby zrozumiał poselstwo. It's about believing. Chodzi o to, abyś wierzył. Amen. 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 Are you ready to believe what I'm saying? Amen. Jesteście gotowi wierzyć bratu Abrahamowi? Amen. As we are standing, let us read in the book of Genesis. Także jako stoimy, przeczytajmy z pierwszej Mojżeszowej. I need a microphone because I don't want to scream a lot. It's working here. So Genesis chapter 3, verse 22. Trzeci rozdział, 22 werset. Trzeci rozdział, 22. Chapter 3. Are you there? Yeah. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat and live forever. Wtedy rzekł Pan Bóg, oto Adam stał się jako jeden z nas, wiedzący dobre i złe. Teraz tedy weżejmy go, aby snać nie ściągnął ręki swej i nie wziął z drzewa żywota i nie jadł, iżby i żyłby na wieki. Therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground from whence he was taken. I wypuścił go Pan Bóg z sadu Eden ku sprawowaniu ziemi, w której był wzięty. So he drove out the man and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. A tak wygnał człowieka i postawił na wschód słońca sadu Eden cheruby i miecz pomnisty i obrotny ku strzeżeniu drogi do drzewa żywota. Amen. Let us pray. Módlmy się. Dear everlasting Father, we praise your mighty and wonderful name. Odwieczny Ojcze, uwielbiamy Twoje cudowne imię. Such a privilege, Lord, to come back in this place again. To taki przywilej przyjść znowu na to miejsce i uwielbiać Cię. And to talk about the story of redemption. I mówić o historii odkupienia. Which was the main purpose, Lord, of yourself coming in flesh. To był cel przyjścia w ciele. The main purpose was, Lord, to establish again the relationship between you and us. To był cel ustalić dobrą relację między Tobą a nami. We know, Lord, this one goes beyond the church member. To przewyższa coś, coś więcej niż bycie członkiem zboru. As predestinated seed, Lord, we come to you for you to teach us. Jako predestynowane nasienia przychodzimy do Ciebie, Panie, abyś nas uczył. We read the Bible, Lord, as scholars, as people went to school.
nauczyć się Biblii, ludzie chodzą do szkół. But for the context, Lord, we need you. Ale dla kontekstu szerszego my potrzebujemy Ciebie, Panie. Please come, Lord, and give us the understanding which is yourself. Panie, i daj nam zrozumienie. Give us the ability, Lord, to catch your mind. Daj nam, Panie, zdolność dotykać głębi Twojego umysłu. Because this is salvation for us. To jest zbawieniem dla nas. Bless the reading of your word. Pobłogosław przeczytane słowo. In the mighty name of Jesus. W mocnym imieniu Jezusa. We pray and we say amen. Amen. Modlimy się. Amen. 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 God bless you. Może usiąść. Pan While you are sitting, we are going to turn our Bibles in the book of Revelation chapter 5. Tak jak siedzimy, otwórzmy objawienie, 5 rozdział. The Bible says, Biblia mówi, and I saw in the right hand of him that sat on the throne, i widziałem po prawej ręce tego, który siedział na tronie, a book written within and on the backside sealed with 7 seals. Księgę zapisano wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowano się 7 pieczęciami. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice. I widziałem potężnego anioła ogłaszającego potężnym głosem. What is one thing to open the book and to lose the seals thereof? Kto jest godzien otworzyć księgę i zdjąć pieczęcie? And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth was able to open the book, neither to look thereof. A nikt nie mógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć onych ksiąg, ani wejrzeć w nie. And I wept much, because no man was found worthy to open and read the book, neither to look thereof. I płakałem bardzo, iż nikt nie był znaleziony godny, aby otworzył i czytał księgi i wejrzał w nie. And one of the elders said unto me, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Wtedy mi jeden z onych starców rzekł, nie płacz, oto zwyciężył lew, który jest z pokolenia Judowego, korzeń Dawidowy, aby otworzył księgi i odpieczętował 7 pieczęci ich. Amen. One of the elders. Jeden ze starców said unto me, powiedział mi, weep not. Nie płacz. Amen. So we said the third pool. Powiedzieliśmy, że trzecie pociągnięcie is the 7 seal. To jest 7 pieczęci. And here we can read the book which was sealed was the book of the 7 seal. Możemy powiedzieć, że ta księga, to była, która była zapieczętowana, to była księga 7 pieczęci. And in this book no one was able to open it or to look there. Nikt nie był w stanie otworzyć i wejrzeć w nią. And without the opening of the book, there's no relationship between man and God. To wymagało osobistej relacji między człowiekiem a Bogiem. So God placed the cherubims. Bóg umieścił cherubina with the flaming sword, z wirującym mieczem, to keep the way to the tree of life. Aby strzegł drogi do drzewa żywota. But Abraham said that there was two trees in the Garden of Eden. Abraham powiedział, że było dwóch bliźniaków w ogrodzie Eden. One was Christ. Jeden był Chrystus. Eating Christ is eternal life. Spożywać Chrystusa to życie wieczne. Amen. And when Adam said that, Abraham powiedział to, God told Adam to eat the tree of life, which was Christ. Powiedział do Adama Bóg, jedz z drzewa żywota, którym był Chrystus. But Adam chose to do the will of his wife Eve. Ale Adam wybrał pełnienie woli swojej żony. Because he refused to eat the tree of life, ponieważ odmówił jedzenia z drzewa żywota, God sent cherubims, Bóg zesłał cherubina, with a flaming sword, z płomienistym mieczem. Cherubims, so many of them, pierwszych było
cherubini, but with just one sword. Ale jeden miecz. And the sword is the word of God. Ale słowem jest mieczem jest miecz to słowo Boże. And the tree of life also is the word of God. Także drzewo żywota jest to słowo Boże. But Abraham said this. Abraham to powiedział. Every man born from a woman is subject to death. Każdy człowiek zrodzony z niewiasty jest podmiotem śmierci, umrze. The only one living eternally is the one who was born from a man. Ten, który yeah, no, from no. A man. Just repeat. Yeah. Aha. Ten, który może być wiecznie, to ten zrodzony z mężczyzny. Because there's only one man. Ponieważ jest tylko jeden man. Is the Lord Jesus Christ. To jest Pan Jezus Chrystus. That the reason we are talking about the new birth. Dlatego z tego powodu mówimy o nowozrodzeniu. Abraham said that you are double being. Abraham powiedział, że jesteś podwójną istotą. One from the earth. Jedną z ziemi. The one is going to die. Która umrze. But one is the predestinated seed. A jedno jako predestynowane naszenie. Which cannot die. Które nie może umrzeć. Amen. Because for God, death is the separation from Him. For God, death is when you are separated from Him. Zapomnij tego? Yeah. To God, God's understanding, death is the separation. Aha, śmierć jest separacją od Boga. So when Adam died is when he was separated from God. Kiedy Adam umarł, on był oddzielony od Boga. He was living in the body. On mieszkał w ciele, żył w ciele. But in his soul he was dead. Ale w swojej duszy był martwy. So God sent a lamb to bring Adam back to his position. A lamb. Bóg posłał baranka. Yeah, he sent Jesus to shed his blood. Jezusa, aby przelał swą krew. Just to bring Adam back to his position. Aby Adama sprowadzić z powrotem na jego pozycję. Because Jesus didn't come to start churches. Jezus nie przyszedł po to, aby zaczynać zbory. So we need to focus. To try to tell people about it. Musimy mówić o tym ludziom. You know, because Satan is working with churches. Ponieważ szatan pracuje z kościołami, ze zborami. I will shock you a little bit. Trochę was zaszokuje. Do you know that you never found God in the church? Wiecie, że nigdy nie możecie znaleźć Boga w zborze? If you are going to church expecting to find God there, you are not going to find Him there. I jeśli idziesz do zboru, aby znaleźć Boga, nie znajdziesz go tam. So what happened? Co się dzieje? So you take God from home. You take God from home. Zabrałeś Boga z domu. Amen. Your personal relationship with God. Twoja osobista relacja z Bogiem. Before to go to the meeting on Sunday. Zanim idziesz na spotkanie niedzielne. You prepare your meeting at home first. Amen. Przygotowujesz swoje spotkanie w domu najpierw. So the portion of God you are going to bring in you. To te porcje Boga, którą przynosi w sobie. Is what is going to make the fellowship. To właśnie czyni społeczność. It's not only pastor's duty to prepare the meeting. To nie jest tylko obowiązek pastora przygotować nabożeństwo. Even the congregation must prepare the meeting of Sunday. Zgromadzenie zborownicy mają przygotować niedzielne spotkanie, nabożeństwo. Amen. If everyone brings God. Jeśli każdy przynosi Boga. In the church. W zbór. Now we can find God in the church. Wtedy możemy znaleźć Boga w zborze. Do you catch me? Czyli because what Abraham said, Abraham powiedział, the mountain wasn't holy. Góra była tak święta. But it was the holy God in the mountain was making the mountain to be holy. Góra nie była święta, ale Bóg uczynił świętą. Góra nie była święta, ale Bóg uczynił ją świętym. Uświęcił, tak? Amen. So this place is not holy without you. To miejsce jest święte bez ciebie. Amen. But this place becomes holy when you come here because you were holy. To miejsce staje się święte, ponieważ przychodzisz ty, który jesteś święty.
Because before to say amen on what I'm saying, jeśli mówisz amen na to, co ja mówię, you must make sure that what I'm saying is the word of God. Musisz być pewien tego, co ja mówię, że to jest słowo Boga. Now, if you don't read the message by yourself, jeśli nie czytasz poselstwa sam, how do you know that I'm telling you the truth? Jak się dowiesz, że ja mówię ci prawdę? Amen. So you need to put a part of God in you here. Musisz przynieść część Boga tutaj. And I bring also a part of God which is in me. Ja przynoszę część Boga, która jest we mnie. And we can have fellowship. I możemy mieć społeczność. As Barabbas said that, say Barabbas, do you know what fellowship means? Jak brat Bosford powiedział, bracie Branka, wiesz co to znaczy społeczność? The fellowship means two fellow in one ship. To znaczy dwóch ludzi, dwóch towarzyszy w owcy. Two fellows yes. in one ship. Dwóch ludzi w jednej owcy. Nie, łodzi. Tak powiedział prorok. Two fellow in one ship, in one boat. In aha, one ship is also a mile excellent. No, ship. Dwóch ludzi w jednym statku. Amen. That's what Barbara said. Podobne słowo. So when we come together here, jeśli tu przychodzimy razem, is to fellowship. Amen. Po to, aby mieć społeczność. But now Adam broke the relationship with God. Adam złamał relację z Bogiem. Now when he found out that he was in conflict with God, kiedy się przekonał o tym, że jest w konflikcie z Bogiem, he took the fig leaves. Wziął liść figowy i but Abraham said that is the religion. Abraham powiedział, że to jest religijność. But Abraham said that he was trying to make his own way to go back to God. Jakby zrobił swój własny sposób z powrotem wracając do Boga. It wasn't God provided way. To nie był predestynowany Boży sposób. Boży sposób. Because in the mind of God it must be blood only. W umyśle Boga była to zawsze tylko krew. To establish again the relationship between man and himself. Aby znowu odbudować relację między człowiekiem a Bogiem. So the cherubims was placed to. Także cherubini byli umieszczeni. For Adam not to eat the tree of life. Aby Adam nie mógł zjeść, spożyć drzewa żywota. In the book of Revelation chapter 5. W Księdze Objawienia 5 rozdział. The Bible says that. Biblia to mówi. On the right hand of him was sitting on the throne. Po prawej ręce tego, który siedział na tronie. There was a book. Była księga. But a closed book. Ale zamknięta księga. Amen. With a closed book. Z tą księgą zamkniętą. Adam was lost. Adam był też zamknięty. So the thing was here to us to open the book. Trzeba było otworzyć księgę. But the question is, who is going to open the book? Ale pytaniem jest, kto otworzy księgę? No one was worthy to open it. Nikt nie był godny, aby ją otworzyć. Under beneath. Ani pod ziemią. Heaven. Ani na wysokościach. Everywhere. Wszędzie. No one was able to open the book. Nikt nie był w stanie otworzyć księgi. And John began to cry. I Jan zaczął płakać. But Abraham said, why he was crying? Dlaczego był ten płacz? Because without the opening of the book, no one can be saved. Ponieważ bez otwarcia księgi nikt nie mógł być zbawiony. Because nowhere anybody was found to open the book. Nikt nie był w stanie. Nie mógł być znaleziony, bo otworzył księgę. And one of the elders said, a jeden z tych starców, starszych powiedział, weep not, John, nie płacz, Janie, because the Lamb of God, ponieważ Baranek Boży has prevailed to open the book, przezwyciężył i otworzył księgę. And to lose the seals thereof. Zerwie je pieczęcie. Amen. Amen. The Lamb of God, Baranek Boga, has prevailed, przezwyciężył. And when John turned to see, i kiedy Jan się obrócił, aby zobaczyć, he saw the bleeding lamb. Zobaczył krwawiącego baranka. Wow. So the elder said, starszy powiedział, the lion of the tribe of Judah. Lew z pokolenia Judy. But when John turned, a kiedy się Jan obrócił, he saw the lamb. Zobaczył baranka. Amen.
Amen. So, was it a false doctrine or what? Czy to była fałszywa nauka, czy co to było? Because John was expecting to see the lion. Ponieważ ja się spodziewał zobaczyć lwa. But he saw the lamb. Ale zobaczył baranka. Yeah. Brothers and sisters. Bracia i siostry. I'll tell you. Mówię wam, bracia, the lamb, że and the lion i lew is still the same person. To ta sama osoba. Amen. But it was a bleeding lamb. A to był krwawiący baranek. Let us read it. Przeczytajmy. And one of the elders said unto me, verse 5, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book and loose the seven seals. Revelation 5. Wtedy mi jeden z onych starców rzekł, nie płacz, oto zwyciężył lew, który jest z pokolenia ludowego, korzeń Dawidowy, aby otworzył księgi i odpieczętował się te pieczęci. And if, can you read the next verse, please? Okay. I don't have it. Just now, Polish. I spojrzałem, a oto między stolicą czterema onymi zwierzętami i między onymi starcami baranek stał jako zabity, mając siedem rogów i siedem oczy, które są siedem duchów Bożych posłanych na wszystką ziemię. Amen. Amen. And I beheld and lo, in the midst of the throne and of the all of the four beasts. I pośród tego tronu i między czterema zwierzęciami. And in the midst of the elders stood a lamb as it had been slain. Stał między onymi starcami stał baranek jakoby zabity. I don't know if the, it's the same day as it been slain. Tak jakoby zabity. So it was a lamb. To był baranek. Without wounds. Bez ran. But with blood. Ale z krwią. Amen. Hmm. So it was the blood of Jesus Christ on this lamb. To była krew Jezusa Chrystusa na tym baranku. Because blood means life. Ponieważ krew Amen. Znaczy życie. Amen. Amen. So the lambs of the lambs of tribe of Judah supposed to open the book. Lew z pokolenia Judy miał otworzyć pieczęcie. But here we see the lamb is opening the book. A on widzi baranka otwierającego. As I said, the lamb and the lion. Exactly. Że baranek i lew jest tą samą osobą. Now in the book of Revelation chapter 10. Teraz w objawieniu 10. And I saw another mighty angel come down from heaven. Innego potężnego anioła stępującego z niebios. Clothed with a cloud. Odzianego w obłok. And a rainbow was upon his head. A tęcza była nad jego głową. And his face was as it were the sun. A jego twarz była jako słońce. And his feet as pillars of fire. A jego stopy jako słupy ognia. And he had in his hand a little book. Open. I miał w swoim ręku małą książkę otworzoną. Amen. In Revelation 5 the book was closed. W objawieniu 5 księga była zamknięta. But here we see the book is open. A tutaj widzimy księga jest otwarta. It must be the end of the story of redemption. To musi być koniec historii odkupienia. Because in that book there was the name of the redeemed one. Ponieważ w tej książce były imiona odkupionych. That book couldn't come back between the hand of the human being without the last one to be called. Ta księga nie mogła być w rękach ludzkich, dopóki ostatni nie był odkupiony. Amen. Now, Brother Branham said that. Brother Branham mówi to. The third pull is about the predestination. Że trzecie pociągnięcie jest o predestynacji. Because it's only for those one was in Christ. Bo to jest tylko dla tych, którzy byli w Chrystusie. Amen. It's not a public demonstration. To nie jest jakaś publiczna pokaz czy demonstracja. It's a secret thing. To jest tajemnicza rzecz. Sekretna. Now listen. Teraz słuchajcie. But I'm saying this. Abraham mówi co? God's power to transform. Boża moc przemiany. 228. 228. A, paragraf.
paragraf 229. He said, you were in the loins of your father. Byłeś w lędźwiach twojego ojca. But your father could not have any fellowship with you until you was transformed into a body of flesh. Yes. Nie zaistniałeś w ciele. Amen. Amen. There's no way for me to become his son. Nie ma możliwości dla mnie, aby stać się jego synem. Because I didn't come from him. Ponieważ nie pochodzę od niego. And this book concerns only the one who was in God. Yes. Ale ta księga dotyczy tych, którzy byli w Bogu. Amen. Why you were manifested in flesh? Dlaczego byłeś zamanifestowany w ciele? Because God wanted to have fellowship with you. Ponieważ Bóg chciał, aby mieć społeczność z tobą. And without the open book, there's no fellowship. Bez otwartej księgi nie ma społeczności. That the reason God took the body of humiliation. Dlatego Bóg bierze ciało ludzkie. He became flesh. Staje się ciałem. Just to bring you back in fellowship with himself. Aby wprowadzić się do społeczności z sobą samym. So Jesus is not the man of Galilee. Także Jezus nie jest mężem z Galilei. Is more than that. Amen. 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 For us to make Jesus only the man of Galilee. Jeśli spotkałeś Jezusa jako Galilejczyka. Is bringing Jesus Christ down. Sprowadzanie Jezusa w dół. But the Bible said that he descended below the angels. He descended. Odstąpił below, yeah. Poniżej aniołów. Just to redeem us back. Aby nas odkupić z powrotem. After the redemption. Ale po odkupieniu. Jesus must go back to the way he always was. Musi powrócić tam, gdzie zawsze był. The pillar of fire. Do słupa ognia. That the reason Barabbas said that the revelation of Jesus Christ is the open door to every revelation. Także objawienie za Chrystusa jest otwarciem drzwi do każdego objawienia. As Peter. Tak jak Piotr. Who do you say I am? Co sądzisz, kim jestem? Some people say that you are Moses. Niektórzy twierdzą, że jesteś Mojżeszem. Some of them they say you are Elijah. Niektórzy, że jesteś Eliaszem. Or one of the prophets. Od jednym z proroków. Jesus said no, I'm asking you. Ja ciebie pytam. You tell me. Powiedz mi. Who I am. Kim jestem? Amen. Amen. Peter said. Piotr powiedział. You are the son of the living God. Jesteś synem żyjącego Boga. And Jesus said that one wasn't revealed to you by body, my flesh and blood. To nie zostało ci objawione przez ciało i krew. It's my father from heaven. Jest mój ojciec z niebios. But the Bible said that the gate of hell will never prevail against the revelation. Amen. Prorokom powiedział, że bramy piekła nigdy nie przezwyciężą tego objawienia. What revelation? Jakiego objawienia? The revelation of who Jesus Christ is. Znaczy objawienia tego, kim jest Jezus. That's a victory. To jest zwycięstwo. Amen. Amen. The reason of the problem we have in the message. Jak powodem, dlaczego mamy problemy w posesji? Because the people don't know who Jesus Christ is. Ponieważ ludzie nie wiedzą, kim jest Jezus Chrystus. But the Bible says that is in more God. Prawda mówi, że on jest Bogi and morphe. The God who changes forms. Bogiem, który zmienia formy, maski. When he came in Moses, it was God. Kiedy on przyszedł w Mojżeszu, to był Bóg. In Elijah, it was God. W Eliaszu, to był Bóg. In Jesus Christ, it was the same Jehovah. W Jezusie Chrystusie, to był ten sam Jehova. In Barabbanah also, it was the same Jehovah. W Pacie Abrahamie również to był ten sam Jehova. And today in you and me, it's still the same Jehovah. Amen. Dzisiaj w Tobie i we mnie jest ten sam Jehova. Amen. And Barabbanah said that. Barabbanah to powiedział. God never left the earth. Bóg nigdy nie opuścił ziemię. He's always here. But it's just changing forms. Amen. That's what you need to do. Praise God. Yes. If you are unable,
jeśli nie jesteś w stanie to see how God is changing himself, jak Bóg się zmienia, that means you are not the bride of Christ. To znaczy, że nie jesteś ubrudnicą Chrystusową. Because the third point is the revelation of the Lord Jesus Christ. Pociągnięcie jest objawieniem Jezusa Chrystusa. And this one pertains only to the predestinated seed. A to, amen. To przychodzi tylko do przynależy predestynowemu nasieniu. Amen. Amen. Listen. Słuchajcie. My son, there was in me. Mój syn był we mnie. I wanted a son. Ja chciałem syna. But he was in me then. Ale on był we mnie. See? He was in me then, but through wedlock, through the marriage, he was transformed into a man like me. Ale przez małżeństwo został przetransformowany w postać podobną do mnie. So as an attribute, jako atrybut, God couldn't fellowship with you. Bóg nie mógł mieć wspólności z tobą. Amen. So as an attribute you can't fellowship. No fellowship. Przez atrybut nie możesz mieć społeczności z Bogiem. Because God was Elohim. Był Elohimem. Before to manifest his attributes. Zanim manifestował swoje atrybuty. There wasn't fellowship at all. Tam nie było społeczności wcale. But for the sake of fellowship. Ale z powodu społeczności. God had to bring you in manifestation. Bóg musiał doprowadzić ciebie do manifestacji. To have fellowship with you. Aby mieć społeczność. That the reason. To jest powód. After the redemption. Że po odkupieniu. We are not going back to the attributes anymore. Że nie wracamy z powodu atrybutów. But the Bible says. Ale Biblia mówi. Once this tent is destroyed. Kiedy ten namiot ulegnie zniszczeniu. There's another one waiting. Jest inne, które czeka. Is in that tent you are going in. Ale znaczy w ten namiot, w który masz się wejść, masz wejść. As a manifestation. Jaką manifestacja? To have fellowship with God. Abyś miał społeczność z Bogiem. Amen. In the way it was with Adam. W taki sam sposób, jaki był w Adamie. Amen. Amen. And that's the way it was in Garden of Eden. Tak to się działo w ogrodzie Eden. Because the redemption is just the restoration of Eden. Ponieważ odkupienie jest odrestaurowaniem Edenu. Amen. Amen. Listen. And you become like your parents, see, because it was in you to begin with. Stajesz się jak nasienie twoich rodziców, bo tam od początku byłeś. Listen. Now, if we are the sons of God, jeśli jesteś synem Bogim, his attribute, jego atrybuty, you are an attribute of your father. Byłeś atrybutem swojego ojca. Not your mother. Nie twojej matki. Your father. Twojego ojca. The germs lays in the father. Ten germ zarodek jest w mężczyźnie, w ojcu. The mother is the church. Yes. Amen. God is the word. Yeah. Amen. Bóg jest to God. Yeah. You are in the... I'm saying the mother is the church. Matko jest Kościół. And man is, father is God. Ojcem jest Bóg. So the germ of life comes from the father. Zarodek życia pochodzi od ojca. Which is God. Którym jest Bóg. The word. Słowo. And the mother is the church. A matką jest Kościół. Z Bóg. Will never give you the seed. Ona ci nigdy nie da nasienia. So if you are born as a church member, jesteś zrodzony jako członek kościoła, umrzesz. But the new birth is about the germ of God in you. Amen. The new birth. A nowe narodzenie jest zarodkiem Bożego życia w tobie. Amen. Amen. And the earth in flesh is also the incubator that builds the seed of God. And the earth. Ziemia w ciele jest równo jakby inkubatorem, które zrodza nasienie Boże. Zrodza nasienie Boże. Amen. So your body, twoje ciało, it's also the incubator. Jest inkubatorem. Where the seed of God dwells. Łonem, w którym nasienie Boże spoczywa. Amen. Now the reason we say the message of Brother Branham doesn't concern the incubator. To poselstwo nie dotyczy inkubatora. But it's about the seed which is inside of you. Ale dotyczy nasienia, które jest wewnątrz ciebie. That's the third point.
to jeszcze cię pociągniecie. Amen. You see now why the third pull belongs only to the bride? Wiecie dlaczego teraz trzecie pociągnięcie przynależy ubrudnicy? Because it deals with the seed. Ma do czynienia z nasieniem. So if the seed is not from God, there's no way for you to believe the third pull. Jeśli nasienie nie jest z Boga, nie ma możliwości dla ciebie, abyś przyjął trzecie pociągnięcie. You know what day Jesus Christ? Wiecie jak Jezus Chrystus? Was preaching. Głosił. In the public. Publicznie. And he wasn't explaining properly to the people. I tak nie wszystko ludziom wyjaśniał. And they went to the room with the disciples. Ale gdzieś znalazł w jakimś pokoju ze swoimi uczniami. And tried to explain everything has been preaching there. Próbował wyjaśnić to, co tam było głoszone. And they said, oh, a oni master, mistrzu, now you are speaking clearly here. Teraz mówisz o otwarcie. Why you didn't do it over there? Dlaczego tam nie mówiłeś tego tak otwarcie? And Jesus said, a Jezus powiedział, this one belongs only to you. Amen. Was. It's not for them. Amen. Amen. So this third pool belongs to you. Także to trzecie pociągnięcie należy tobie. Not to the church members. Nie do kościoła. That's why Jesus said, Parabolam said that it's not a public demonstration. Nie ma żadnej publicznej demonstracji. It's a tenth vision. To jest wizja namiotowa. The disciples, uczniowie, in their road to Damascus. Gdy szli do Damaszku, walking with Jesus Christ. Maszerowali z Jezusem Chrystusem. Sad. Smutni. Jesus joined them. Jezus przyłączył się do nich. He said, oh, why are you sad? Dlaczego jesteście smutni? They said, are you stranger in this country? Jesteście obcymi w tym kraju. He said, what? Co się dzieje? He said, a man called Jesus. Człowiek zwany Jezusem. Is supposed to be the one supposed to set us free. Spodziewaliśmy się, że nas wyzwoli, uwolni. He was killed. Został zabity. Now 3 days. Na teraz parę dni już. But everything remained the same. Ale wszystko pozostaje tak samo. And Jesus said. Jezus powiedział. Why are you slow to understand what has been spoken by the prophets? Dlaczego jesteś taki ciężki, aby zrozumieć to, co głosili prorocy? But Abraham said. Abraham powiedział. He was telling them about the prophets. O prorokach. And they didn't understand. A oni tego nie rozumieli. And the road to Damascus. Ale. The road to Damascus. Droga do Damaszku. But Abraham said that is the 7 short ages. Ta droga do Damaszku to jest 7 wieków kościoła. Abraham powiedział. So from Ephesus. Od Efezu. Until Laodicean church ends. Aż do wieku Laodiceańskiego wieku kościoła. No one understood God. Nikt nie zrozumiał Boga. Amen. Yes. Amen. Until to the end. Aż do końca. The God in the room. Bóg w pokoju. In the wooden room. W drewnianym domu. And the closed door. Z zamkniętymi drzwiami. In private place. In the private. W prywatnym takim pomieszczeniu. And Jesus took the bread. Jezus wziął chleb, which is the word, który jest słowem, and he broke the bread, kiedy złamał ten chleb, they saw him. Zobaczyli jego. Amen. Yes. Where was it? Gdzie to było? Not in the 7 church ages. Nie w 7 wiekach kościoła. To the end of the ages. Amen. What is breaking the word? What means to break the word? Co to znaczy złamanie chleba? It's about the works of Jesus Christ being repeated in this age again. To znaczy powtarzanie słów Jezusa Chrystusa w dzisiejszym wieku, znowu. As it was with the woman at the well. Tak samo jak to było z tą kobietą przy studni. When Jesus said, go and call your husband. I kiedy Jezus powiedział, idź i zawołaj swego męża. She said, I don't have. Ona powiedziała, nie mam żadnego. Jesus said, for that one you've told the truth. Jezus powiedział, o w tym miejscu powiedziałeś prawdę. Even the one you've got there, jeśli nawet już tam poszła, it's not your husband either. Nie znajdziesz tam swojego męża. Nie. She said, nie jesteś, nie jest twoim. A nawet ten, który teraz żyjesz, nie jest twoim. She said, ona powiedziała, are you the Messiah, sir? Czy jesteś Mesjaszem, Panie? She recognized the Messiah by the discernment of the thoughts of the heart. Ona rozpoznała Mesjasza przez rozróżnianie myśli. Brothers and sisters. Bracie i siostry. We had the same thing happening in our age. Mieliśmy to samo rzecz, co się wydarzyło w naszym wieku. A man turning his back. Człowiek odwraca się plecami. And discerning the thought of heart of the people. I rozpoznaje myśli serca ludzi. If you don't see the Messiah in that man, you never see the Messiah anymore.
jeśli nie zobaczysz, nie zobaczyłeś Mesjasza w tym człowieku, nie zobaczysz nigdy. Because it's the only way to recognize the Messiah. Amen. Jedyny sposób, aby rozpoznać Mesjasza. Amen. Amen. Let us go further with the Book of Redemption. Idźmy do Księgi Odkupienia. But I'm saying this. Pan Abraham mówi coś takiego. Just for fellowship. Jeśli chodzi o społeczność. In the same message, God's power to transform. W poselstwie Boża moc przemiany. Preached the 11th of September 65. 11 wrzesień 65 rok. Quote 235. Paragraf 235. Now you can fellowship with him. I teraz możesz mieć z nim społeczność. You couldn't back there because you were just a word in him. Ponieważ tam słowo było w nim. A seed. Jako nasienie. But now, ale teraz he has manifested you. Zanifestował ciebie. And now he wants you to fellowship with him. A teraz chce, żebyś miał z nim społeczność. Then he came down. Później wstępuje na dół. Was made flesh. Stąpi na dół. Został uczyniony ciałem. So he could perfectly fellowship with you. Aby mieć z tobą doskonałą społeczność. See the perfect fellowship. Widzisz tą doskonałą społeczność? Oh my damn deep mysteries of God. Głęboka tajemnica Boża. How wonderful, see? Jaka to cudowna rzecz. God could not fellowship in the spirit. Bóg nie był w stanie, nie mógł mieć społeczności w duchu. Amen. So God became man with us. Także stał się. Amen. Wnikał, stał się człowiekiem w nas. Amen. So the reason of Jesus coming in flesh, czyli powodem przyjścia Jezusa w ciele, it was to bring back the fellowship. Było, aby przynieść powrotem. Amen. Now let's say in the book of Ephesians what the Bible says. Wejdźmy teraz do Księgi Efezjan, co mówi Biblia. Chapter 1. Pierwszy rozdział. Verse 1-3. Werset 13 i 14. The Bible says. Biblia mówi. In one you also trusted. W którym mieliśmy wiarę, zaufanie. After that you heard the word of po tym jak usłyszeliście słowo prawdy, the gospel of your salvation, Ewangelię waszego zbawienia, in one also after that you believed, w którym również ci, którzy uwierzyliście, you were sealed, zostaliście zapieczętowani that Holy Spirit tym Duchem Świętym obietnicy, obiecanym Duchem Świętym. Listen, which is, który jest the earnest all our inheritance. Naszego dziedzictwa. Until when? Aż do. Until the redemption. Aż do odkupienia. Of the purchased possession. I pozyskania, uzyskania pozycji. And to the praise of His glory. Aż do chwały Jego chwały. The Holy Ghost. Zapłaty Jego chwały. The Holy Ghost was as a deposit. Duch Święty był jako depozyt. Because the age of the baptism of the Holy Ghost was in Pentecostal age. Ten wiek chrztu Duchem Świętym to był wiek świątkowy. But what I'm saying, if I preach you the Pentecostal message, I'll be in Laodicean church age. Ja bym ogłosił chrzest świątkowy, znaczy I'll be in Laodicean church. Będę w laodicejskim wieku kościoła. He said that's not right. To nie jest poprawne. So the Holy Ghost was the earnest, the deposit. Duch Święty był depozytem, zadatkiem. Yeah, because the Laodicean church age was the gift of the Holy Ghost. Ten wiek laodicejski to był dar Ducha Świętego. But the church supposed to go to the adoption. Ale to chodziło o to adopcję. Where the power of heaven dwells now in human being. Gdzie ta moc Boża teraz spoczywa w ludzkiej istocie. Amen. Amen. That's when the book of redemption is coming down. To sprowadza właśnie ta księga odkupienia. Because the pyramid, ponieważ piramida, didn't stop on the edge of Laodicean church age. Nie zatrzymuje się na tym stopniu laodycyjskiego wieku kościoła. It went until to the capstone. Idzie aż do kamienia szczytowego. And the capstone is not Laodicean church age. A ten kapstone nie jest laodycyjski wiek kościoła. And all the church members they stop only in Laodicean church ages. Wszyscy się na laodycejskim wieku kościoła. They can't get to the capstone. Nie mogą iść do tego kamienia szczytowego. Because there it's only
for the chosen one. Ponieważ wejście tam jest tylko dla wybranych. Because that's the third pull. Ponieważ to jest to trzecie pociągnięcie. Amen. Amen. What am I saying this? Abraham mówi coś takiego. In the message called the way to have fellowship. W poselstwie sposób, aby mieć społeczność. Preaching on the 9th of October, 1955 rok. Paragraph 22. Paragraf 22. But Abraham said that in the Garden of Eden. Mówi, że w ogrodzie Eden. Adam and Eve they had fellowship. Adam z Ewą mieli społeczność. Before the fall. Przed upadkiem. They were praying. Oni się modlili. Amen. Amen. So they may tell you, oh, if you've got the book of redemption, jeśli otrzymasz księgę odkupienia, there's no point for you to pray. Bez księgi odkupienia nie ma o co się modlić. Amen. Amen. Prayer is not only asking. Modlitwa to nie jest tylko proszenie. But prayer is the fellowship. Yes. Amen. But I'm saying this. Abraham mówi to coś takiego. And could you imagine in the evening when the sun had gone down? Czy możecie sobie wyobrazić wieczorami, kiedy słońce przybliża się ku zachodowi? Going, setting way back in the west. I tak się zmierza w kierunku tym zachodnim. And that stretch of light coming down through those great evergreen trees. Those light coming down. I to światło idzie through. Przez. Through those great evergreen trees. This one. A, przez wieczne zielone drzewa. God's great cathedral. Boże wielkie katedry. And hear the roar of one of those blowing through the tops of those trees. Szukajcie ten szum tych szumion. Na szczytach drzew, szumiących drzew. And Adam and Eve sitting out there in the garden. I Adam z Ewą siedzących tam w ogrodzie Eden. In God's great cathedral. W Bożej wielkiej katedrze. Having fellowship with mając God. Społeczność z Bogiem. Everybody longs to do that. Każdy pragnął to mieć. Every Christian longs to have fellowship. Każdy chrześcijanin pragnie społeczności. Amen. Amen. So they have fellowship with God. Także aby mieć społeczność z Bogiem. And that fellowship was broken. A ta społeczność została złamana. Because of the book was back to the hand of the living God. Ponieważ ta księga znalazła się w rękach żyjącego Boga. And what am I saying this? Abraham mówi to. So what that book is? Co to jest ta księga? But I'm saying this. Abraham mówi. In Revelation chapter 5, second part. Objawieniu 159. Now our tenth man is handed the seventh sealed book of redemption from the original owner. Nasz krewny odkupiciel wziął księgę odkupienia z oryginalnego właściciela. Amen. So the book of redemption is the book of the seven seals. Także księga odkupienia jest księgą siedmiu pieczęci. Do you have that book? Czy macie tą księgę? Amen. Amen. That's the book of redemption. To jest księga odkupienia. When he lost it at the Garden of Eden, kiedy on ją utracił w ogrodzie Eden, through Adam, przez Adama, it went back to the original owner. Ona wróciła z powrotem do oryginalnego właściciela. But there's been a poacher on the land. Ale był squat. So like the house it doesn't belong to you, but you just come and live there. Aha, było tak jakby wynajęta kraina. Like a thief, something like that. This house don't belong to him. To nie należało do niego. Belongs to God. To należało do Boga. But I better not. Belongs to God, so, but he's a poacher. Oh, a thief. Let's say a thief. Thief? Yeah. Man, oh, how I could say something right now, but I better not.
Chciałbym coś teraz powiedzieć, ale może nie powiem. Is the title deed of our redemption. Jest to akt ważności naszego odkupienia. The seventh sealed book. I ta księga zapieczętowana siedmioma pieczęciami. Is the title deed. Jest aktem własności. Amen. So the title deed. Ten akt własności. Is the seventh sealed book. Yes. Jest ta księga zapieczętowana siedmioma. Amen. Amen. Just quoting Bonaparte. Własności jest to księga zapieczętowana siedmioma pieczęciami. So before that book came back to man. Zanim ta księga przyszła do człowieka. Man wasn't able to fellowship with God. Amen. Człowiek nie był w stanie mieć społeczności z Bogiem. But the thing is, it was the book of redemption. Ale rzeczą tą jest, że to była księga odkupienia. How can we receive the book without the calling of the last elect? Jak możemy otrzymać tą księgę bez powołania ostatniego? Amen. So if we have the book at hand, jeśli mamy księgę w ręku, that means everyone has been called. Yes. To znaczy, że każdy musiał być powołany, zawołany. Because Barabbanam said that, Barabbanam mówi, Jesus couldn't leave the throne of intercession. Jezus opuszcza tron wstawiennictwa without calling the last one. Nie mógłby opuścić tego tronu wstawiennictwa bez powołania ostatniego tego. Amen. Amen. Even the Jews, nawet Żydzi, must be called. Muszą być powołani. Because that book concerns all the human race. Ponieważ ta księga dotyczy całej rasy ludzkiej. It came from Adam. Ona przyszła od Adama. Until this day. Aż do dzisiejszego dnia. So everyone supposed to be there. I każdy musiałby być w tej księdze. By the coming of that book. Przez przyjście tej księgi. But who's going to receive the book? Kto otrzyma tę księgę? Only the bride. Tylko oblubienica. Amen. Because it's the third pool. Ponieważ to jest trzecie pociągnięcie. It's the message of the capstone. To jest poselstwo kamienia szczytowego. Which is out of Laodicean church age. Które jest poza laodicejskim wiekiem kościoła. Amen. Amen. Listen what Barabbanam is saying. Słuchajcie, co Barabbanam mówi. Souls that are in prison. Dużo tu są więzieni. 139. But you see. Widzicie? In this book was what was redeemed. W tej księdze było to, co zostało kupione. In the book were the name of everyone who was redeemed. W tej księdze były imiona wszystkich, którzy byli odkupieni. So every redeemed one must see the name in the book. Każdy odkupiony musi zobaczyć to imię w tej księdze. But I want to say that the reason of the joy of John. Powód radości Jana. Because he saw his name in the book. Tak, że on zobaczył swoje imię w księdze. So your joy today. Także twoja radość dzisiaj. Is to see your name in the book. To nie z powodu tego, że zobaczyłeś swoje imię w księdze. So everyone who doesn't see the name in the book. Także ten każdy, kto nie znalazł swego imienia w księdze. You can't rejoice. Nie może się cieszyć. That's why we said this third pool is only for the elected one. Dlatego mówimy, że to trzecie pociągnięcie jest tylko dla wybranych. The one who can find the name in the book. Dla tych, którzy są w stanie znaleźć imię w księdze. As Barabbanam said. Jak Barabbanam powiedział. One day a man told him. Jeden człowiek mu jednego dnia powiedział. Said, this man in this book. Ten człowiek w tej księdze. Is calling me Glikobo. Brother Joshua. Yeah. Glikobo. Crow. He's calling me a crow. Ten człowiek mi nazwał w tej księdze, nazwał mnie wroną czy krukiem. Amen. And another man took the same book. A inny wziął tą samą księgę. He said, oh, I'm surprised. Jestem zaskoczony, mówił. This man is calling me an eagle. Ten książę, on się nazywa orłem. Amen. Amen. You see, when you read the book, kiedy czytasz księgę, you see yourself. Widzisz siebie samego. Yes. So, amen. It's not strange when some people they see something else. Mm. Jest dziwne, jest to dziwne, że ludzie inni widzą coś innego. Because the word of God is the mirror. Amen. Jest lustrem. If Adam sees in the mirror, Adam się patrzy do lustra. He can't see brother Eric's face. Nie zobaczy twarzy brata Erika. He's going to see his own face. Zobaczy swoją własną twarz. Amen. Amen. If I see the mirror, see myself in the mirror. Jeśli ja patrzę w lustro, I'll see my own face. Widzę moją własną twarz. That the reason Barabbanam said that you see Jesus in every verse in the Bible. Amen. Amen.
Because Jesus is you. Ponieważ Jezus jest tobą. Jesus is him. Jesus is him. Jezus jest nim. But it depends on the way you're looking at Jesus. Amen. Jak patrzysz na Jezusa. John was rejoicing. Ja się cieszył. Because he saw his name. Ponieważ zobaczył swoje imię. But Abraham was rejoicing. Abraham się cieszył. Because he saw his name. Bo zobaczył swoje imię. And today. Dzisiaj. You can't rejoice if you don't see your name. Nie możesz się cieszyć, jeśli nie widzisz swojego imienia. The reason of our joy because we saw our name in the book. Powodem naszej radości jest to, że widzimy swoje imię w księdze. Amen. And the redemption. A odkupienie. Was over. Się zakończyło. Amen. Amen. But I wasn't born yet. Ale powiesz, ja jeszcze nie byłem wtedy urodzony. What do you mean by saying that? A co ty rozumiesz przez mówienie tego? When Abraham said, Abraham powiedział, when Jesus was crucified on the cross, kiedy Jezus był krzyżowany na krzyżu, I was on him. Ja byłem w nim. Ja byłem w nim. When he was in the grave, kiedy on był w grobie, I walked in him. Ja byłem w nim. But I wasn't born yet. A ja jeszcze nie byłem urodzony. Amen. But I believe that I was in him. Ale ja wierzę, że byłem w nim. Even when you see a pillar of fire, jeśli nawet widzisz stóp ognia, if you look properly, jeśli prawidłowo patrzysz, you see me inside. Amen. Zobaczysz niego. Amen. Even you look on the cloud of glory. Jeśli patrzysz na chmurę, if you look properly, jeśli prawidłowo patrzysz, you see me. Yes. Amen. Because what Abraham said, when he was looking to the book. Kiedy patrzył w księgę, to the cloud of glory, dla obok chwały, he said he saw the seven angels, i powiedział, że widział siedmiu aniołów, which was his chest like this, a to były jego klatka piersiowa jak to? Yeah, he said it's the one was attracting my attention, a ten, który zwrócił jego uwagę, and the seven angel is not someone else than God upon himself, amen, he saw himself. Widział siebie. So Brother Branham saw Brother Branham. Amen. Amen. In the cloud. As I told you that the wig was made with the messengers. Że ta peruka to była zrobiona z posłańców. And every messenger, każdy posłaniec, supposed to come with his people. Amen. Ze swoim ludem. Amen. Branham said, when I went to beyond the curtain of time, jeśli ja byłem tam poza zasłoną czasu, I saw you over there. Amen. 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 But the man said, I saw everyone over there. Abraham powiedział, że widział tam każdego z nas. Because, ponieważ, don't think that God will redeem you only when you are born in the flesh. Nie myśl tylko, że Bóg cię odkupił, kiedy byłeś urodzony w ciele. So if it's like that, how long God is going to wait for people? How long God is going to wait? Jak długo Bóg musiałby czekać na ludzi? Because our children, ponieważ nasze dzieci, are having children. Mamy dzieci. And they'll never finish having children. I dalej mają dzieci i tak dalej. Amen. So God has got his program. Yeah. Bóg miał swój program, plan. He did everything. Zrobił wszystko. And everything is done by 1963. Wszystko się dokonało w roku 63. So when we came, kiedy myśmy przyszli, we came just as judges. Przyszliśmy jako sędziowie. Amen. To judge this earth. Aby sądzić tą ziemię. Amen. So we came, the redemption was over. My przyszliśmy, jak odkupienie zostało zakończone. It's like you go to the restaurant. Tak jak idziesz do restauracji. And ask for food. I prosisz o jedzenie. You just sit down. Tylko siadasz. And you bring your food. Przynoszę ci jedzenie. Don't ask who cooked the food. Yeah. Kto gotował to jedzenie. That's not your business. Nie jest twój biznes. You just eat. Tylko jedz. That's exactly what happened. To się właśnie zdarzyło. When I came, kiedy ja przyszedłem, everything has been cooked. To wszystko zostało już przygotowane. And I came just to eat the word. Amen. God sent a man before me. Bóg poznał człowieka przede mną. His name is William Branham. Jego imię jest Marion Branham. It was even before I was born. On był nawet przed tym, zanim się ja urodziłem. He cooked the food. Ugotował potrawę. Redemption was over. Odkupienie się zakończyło. I was me redeemed. I was redeemed. Ja byłem już odkupiony. Before even to come into flesh. Amen. Się pojawiłem w ciele. And when I came, a kiedy przyszedłem, I was told. Zostało mi powiedziane.
widziane, that I was redeemed already. Już zostałeś odkupiony. Amen. 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 Yes, sir. Amen. So God did everything for me. Wszystko dla mnie wykonał. That the reason I'm rejoicing. Yes. To jest powód, dla którego się cieszę. But the man said, Abraham powiedział, I go back to Jesus again. Wracam z powrotem do Jezusa. He said, when Jesus died, I was in him. I powiedział, kiedy Jezus umarł, ja byłem w nim. So when Jesus was caught up, when he was taken to heaven, kiedy Jezus wstąpił do nieba, I was in him also. Ja także byłem. Amen. So I was caught up with Jesus Christ. Amen. Amen. So I came to the earth. Ja przyszedłem na ziemię. In Jesus. Jezusie. I went back to heaven. Poszedłem do nieba within Jesus. W Jezusie. And I came back. Powróciłem z powrotem. In the upper room. Do górnego pokoju. In Jesus. W Jezusie. And I met Paul. Spotkałem Pawła. In Jesus. W Jezusie. And when the book was open. Kiedy księga została otwarta. In Jeffersonville. Jest Jeffersonville. I was dead. Amen. Amen. That's the reason of my joy. To jest powód mojej radości. Amen. Brother, you Bracie, have to believe it. If you are predestinated seed, you have to believe it. Jeśli jesteś zdecydowany na synie, musisz wierzyć. Ale na example. Przykład jeden. If a family is expecting a baby. Jeśli rodzina spodziewa się dziecka. So they prepare everything. Oni przygotowują wszystko. The bed. Łóżeczko. The cloth. Pościel. If they know that the baby is going to be a girl, a baby girl. Jeśli to będzie ta, to nie mogę, będzie dziewczynką. They buy some pink stuff. Takie różowe rzeczy kupują. So when the baby is going to be born. A kiedy się dziecko ma się urodzić? Everything is ready. Wszystko jest przygotowane. So the baby doesn't have to think, so I must buy my shoes. To nie mogę, nie muszę pytać, o muszę kupić swoje buciki. It's not the baby's job. To nie jest sprawa niemowlęcia. It's the job of the parents. To jest sprawa rodziców. So the redemption is not your job. To Amen. Kupienie nie jest to twoje Amen. Sprawa, twoje It is the job of the father. Amen. Zajęcie ojca. He prepared everything. On wszystko przygotował. For you. The book was taken. Księga została wzięta. Opened. Otwarta. For you. Dla ciebie. And when you came. A kiedy przyszedłeś. You just saw your name. Zobaczyłeś, Amen. Amen. That one is the third pool. To jest trzecie pociągnięcie. It's not a public demonstration. To nie jest publiczna demonstracja. Amen. Amen. Let me read and finish. Pozwólcie, że przeczytam zakończenie. But I'm not saying this. It was the book of redemption. To była księga odkupienia. And everything that he had redeemed was written in that book. Wszystko, co zostało odkupione, było napisane w tej księdze. All that he died for was written in the book. Wszystko, za co on umarł, było zapisane w księdze. And he could not leave his mediatorial seat until he had totally redeemed. I nie mógł opuścić swego wstawienniczego tronu, aż wszyscy zostali odkupieni. And he couldn't redeem it at the cross. Nie mógł kupić tego na krzyżu. Because they were predestinated in the Lamb's Book of Life. Ponieważ byli oni predestynowani w barankowej księdze życia. And he had to stay on there to make intercession. Musiał tam pozostawać, aby się wstawiać. Until that last person. Ta ostatnia osoba. Was finished. Weszła. Or was redeemed. Czyli była odkupiona. So when the book was in the hand of God, kiedy księga była w ręku Boga, Jesus was sitting on the throne of intercession. Jezus się stawiał. Before to leave the seat of intercession, zanim opuścił ten tron stawiennictwa, Jesus had to finish the redemption first. Musiał zakończyć najpierw dzieło odkupienia. And go. I poszedł. And take the book to open. Aby otworzyć. That means if we have the open book, to znaczy, że jeśli mamy teraz otwartą księgę, that means there's no one to be redeemed. Znaczy, nikt nie może być. Amen. Because
everyone is redeemed. Amen. Kto miał być odkupiony, jest odkupiony. But this is a fact. To jest fakt. Because the book is open. Ponieważ księga jest otwarta. Every message believer knows that the book is open. Każdy wierzący wie, że księga jest otwarta. You can't expect the last one to be called when we have the open book open. Nie spodziewaj się, że ten ostatni będzie gdzieś w przyszłości odkupiony, jeśli już mamy otwartą księgę. Amen. Amen. In the first seal, w pierwszej pieczęci, paragraph 51, paragraf 51, he said, powiedział, now the mystery of the book are revealed when, księgi została odkupiona kiedy? When the seals are broken, kiedy pieczęcie zostały zerwane. And when the seals completely are broken, i kiedy te pieczęcie zupełnie zostały zerwane, listen, the time of redemption is over. Czas Amen. Amen. When the book is open, kiedy księga jest otwarta, the time of redemption is over. Czas odkupienia Amen. Jest zakończony. Amen. So God cannot put the end to the redemption if the last one is not called yet. Bóg nie mógłby zakończyć dzieła odkupienia, jeśli by ten ostatni jeszcze nie wszedł. Nie był powołany. If you see the open book, jeśli widzisz otwartą księgę, that means, to znaczy, there's no one to be called anymore. Już nikt nie będzie wezwany. Because the Lamb left intercession, ponieważ Baranek opuścił tron wstawiennictwa. Intercession seats. Ten tron miłosierdzia, wstawiennictwa. But Abraham said that. Abraham mówi to. In the seven church ages, w siedmiu wiekach kościoła, his belt was here. Jego pas był tutaj.